o czym Jarosław Kaczyński rozmawiał z posłem Kołakowskim. Czy Kołakowski będzie współpracował z Agrounią? Co dalej z ministrem Ardanowskim? A także o tym, czy PSL i Kukiz zastąpią Solidarną Polskę w koalicji rządzącej. O tym już za chwilę więcej w programie Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Jest z nami pan poseł Lech Kołakowski, od wczoraj poseł niezależny. Witam pana posła bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, co zadecydowało o tym, że odszedł pan sam z PiS-u? Dlaczego pańscy koledzy nie odeszli razem z panem? Czym ich przekonano? Ja swoje racje wielokrotnie już przedstawiałem. Tu przede wszystkim chcę zwrócić na przesłanki związane z funkcjonowaniem ugrupowania na terenie województwa podlaskiego, podejmowane decyzje, na które nie godziły się całe środowiska. Również ja tego nie akceptowałem. Ale też nade wszystko chcę zwrócić uwagę na fakt złych przedłożeń, między innymi tej słynnej piątki dla zwierząt i skutków, jakie wiązałyby się wobec polskiej wsi, moich wyborców. To są te główne przyczyny, które spowodowały, że od dnia wczorajszego jestem posłem niezrzeszonym. Sam pan odszedł. Dlaczego to nie przekonało, te przesłanki, o których pan przed chwilą powiedział, nie przekonały do odejścia pana kolegów, którzy mieli odejść razem z panem? No tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, należałoby pytać kolegów. To jest ich autonomiczna decyzja. Ja nie mam upoważnień, nie mam zgody, aby wypowiadać się za osoby, o których pan wskazał. Z panem posłem rozmawiał sam Jarosław Kaczyński. Czy może nam pan powiedzieć, co panu powiedział na tej rozmowie? Rozmowa była bardzo potrzebna, ale szkoda, że ta rozmowa nie odbyła się kilka miesięcy temu, latem czy jeszcze wczesną jesienią, kiedy był ku temu czas. Natomiast no, rozmowa była potrzebna. Wspominaliśmy lata 90., tą radosną jeszcze politykę, gdzie nie było takiej zawiści, gdzie nie było tak wielu tych trudnych spraw. Także rozmowa była ciepła, przyjemna. No i myślę, że będzie następna. Czy próbował Jarosław Kaczyński bronić tej piątki dla zwierząt? Czy atakował pana za to, że pan ją krytykuje? To znaczy, nasze stanowiska artykułowane były we wcześniejszych wystąpieniach. Ja rozumiem, że pan prezes jest miłośnikiem zwierząt. Takie cechy mają dobrzy ludzie. To należy cenić, szanować. Ja również w domu obecnie mam małego pieska, z którym bardzo chętnie, jeżeli jestem w miejscu zamieszkania, wychodzę na spacer ranem, wieczorem, ale nie jest zasadne, nie można regulować całej branży chowu zwierząt na wsi jako branży rolnej, brać jednocześnie pod uwagę przy ewentualnych korektach przepisów ochrony tych małych zwierzątek domowych. To przedłożenie, ta słynna piątka, była przygotowana przez osoby, które nie znają specyfiki pracy na wsi, w gospodarstwie rolnym, nie znają zootechniki, genetyki zwierząt, pielęgnacji. To było przedłożenie pisane przez osoby nieposiadające kompetencji, wiedzy, a być może wpływali na to lobbyści, na tą szkodliwą ustawę. Prawdą jest, że być może tam mogło być tak zwane podwójne dno. Tutaj chodzi o odpady poubojowe, o spalarnie, które, a przypomnę, że tylko w jednym państwie po sąsiedzku są spalarnie, które spełniają wymogi unijne. Ale też nade wszystko ja, panie redaktorze, szanowni państwo, złożyłem obietnice przedwyborcze dla całych środowisk polskiej wsi, że reprezentując polską wieś, w tym przypadku łomżyńską wieś, ale to ma znaczenie dla całego kraju, będę reprezentował w Sejmie całą branżę związaną z rolnictwem, będę popierał wszystkie dobre projekty, które mają służyć rozwojowi gospodarstw, zwiększaniu produkcji i będę blokował złe projekty. Ja obietnic wyborczych, przedwyborczych dotrzymałem. Czy Jarosław Kaczyński próbował jakoś naciskać, żeby pan właśnie wycofał się z tego blokowania piątki dla zwierząt? Czy jest pan zadowolony z tej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim?
Jestem zadowolony, ale panie redaktorze, szanowni państwo, proszę zrozumieć, że audycja nie może odzwierciedlać scenogramu spotkania. Musimy do tej kwestii podchodzić odpowiedzialnie. Przekazałem sens rozmowy, znam stanowisko pana prezesa, pan prezes również zna moje stanowisko. Ja mieszkam w tej części kraju, gdzie jest największa hodowla w Polsce, czy być może nawet w Europie. Tu jest Zagłębie Mleczne, tu jest bardzo wielu hodowców bydła, bydła mlecznego, mięsnego. To te tereny dominują i tutaj nie mogłem inaczej zagłosować, niż broniąc spraw związanych z rolnictwem, z obroną rolnictwa. Także moje głosowanie to była obrona polskiej wsi, rolników, obrona całej branży. A mówiąc o branży, musimy powiedzieć, że Polska jest potentatem w chowie zwierząt, w produkcji mięsa na poziomie Unii Europejskiej, a nawet ten eksport sięga dalej Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Jest to wielka szansa dla naszego rolnictwa. Naszym obowiązkiem jako organów państwa, Sejmu, Senatu, Prezydenta jest stanowić dobre prawo. Rolnik jest od uprawy ziemi, od hodowli, nie powinien zajmować się stanem prawnym, gdyż są do tego wybrani ludzie. To jest wola rolników. Natomiast parlamentarzyści mają służyć wyborcom swoim doświadczeniem, swoim profesjonalizmem i bronić przed złymi przedłożeniami. Tu chcę dodać, tu nie trzeba żadnych nowych aktów prawnych, jeżeli mówimy o ochronie zwierząt. Jest bardzo dużo przepisów, które to regulują. W przestrzeni publicznej kwestia ochrony zwierząt jest uregulowana. Trzeba jedynie realizować te przepisy. Ale mówiąc o instytucjach, chcę podziękować Inspekcji Weterynaryjnej za ich wielką pracę na rzecz przestrzegania przepisów, realizacji przepisów, konsumpcji tych przepisów. I tu jedynie co można zrobić, to wesprzeć dodatkowo. Szacuję, jeżeli mamy ponad 300 powiatów, można zwrócić się do pana premiera o zapewnienie środków budżetowych, zatrudnieniu 1000 etatów w Inspekcji Weterynaryjnej na terenie naszego kraju. To byłoby 2 lub 3 etaty na terenie jednego powiatu. To właśnie Inspekcja Weterynaryjna jest jedyną instytucją tam, gdzie pracują profesjonaliści, którzy mogą mówić o ochronie zwierząt, o pielęgnacji zwierząt. Są to wykształcone osoby, wykwalifikowane i umocowane w odpowiedniej instytucji. Tylko tej instytucji to przedłożenie, które było, godziło w polską konstytucję, godziło w prawo własności, naruszenie miru domowego, miru gospodarstwa domowego. Proszę sobie wyobrazić rolnika, że o każdej porze dnia i nocy ta inspekcja z uzbrojonym funkcjonariuszem mogłaby wejść do domu obory o każdej porze i zarekwirować inwentarz hodowlany. Ja nie godzę się. Środowisko polskiej wsi nie zgodziło się na te przepisy, czego wyrazem były blokady dróg. Przypomnę, że te blokady sam widziałem, kiedy rolnicy przepraszali mieszkańców miasta, że blokują, ale jest to jedyna forma ich protestu. Widzieliśmy blokady we Francji, w Paryżu, pożary, płonące samochody. Nasi rolnicy zaprotestowali, przeprosili mieszkańców miast za utrudnienia, zachowali się godnie, broniąc polskiej wsi, bronią racji stanu, bronią gospodarki. Powtórzę jeszcze, dzisiaj sektor rolnictwa jest jedyną branżą, która może konkurować na poziomie Unii Europejskiej. Polskie mięso jest poszukiwane na Zachodzie, Bliskim Wschodzie, Północnej Afryce. To są bardzo wielkie rynki. Powinniśmy tworzyć taki stan prawny, aby jeszcze o 30% zwiększyć produkcję polskiego mięsa, eksportu, przyczyniać się do dochodu gospodarstw. Nasze prawo ma zapewnić byt ekonomiczny polskiej wsi. Nie zgadzam się, protestuję przed jakimikolwiek uregulowaniami, które będą degradować polskie gospodarstwa. Racja polskiej wsi jest racją stanu. Jest to naszym obowiązkiem bronić polskiej wsi, bronić polskiego rolnika.
Panie pośle, wcześniej podobnie jak pan poseł wypowiadał się były już minister Jan Krzysztof Ardanowski. Dlaczego nie odszedł razem z panem? Czy wie pan coś, co go przekonało? Czy też rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim? Dlaczego zdecydował się zostać w Prawie i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, jest to autonomiczna decyzja każdego posła. Ja, tak jak stwierdziłem, nie mam upoważnień osób do zajmowania stanowiska w tej kwestii. Tu należy zapytać bezpośrednio państwa posłów, którzy podjęli decyzje takie, jakie podjęli. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, moje wyjście z Prawa i Sprawiedliwości, wyjście z klubu parlamentarnego jest też tym protestem i ma wskazać decydentom w ugrupowaniu, żeby takich projektów nie przedkładać. Ja wiem, być może, może to być moja ostatnia, już piąta kadencja, ale ja dotrzymałem słowa, bronię wartości polskiej wsi, bronię utrzymania dobrych gospodarstw rolnych, którzy tu funkcjonują i takie są moje działania. Dotrzymałem obietnic wyborczych i uważam, że z zadania wywiązałem się właściwie. Panie pośle, wcześniej 15 posłów PiS-u protestowało przeciwko piątce dla zwierząt. Czy wie pan coś na ten temat, żeby Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tej piątki albo przeprosiło tych posłów, że oni zdecydowali się zostać w PiS-ie? To przedłożenie, o którym mówiliśmy, po poprawkach senackich wróciło do Sejmu i najprawdopodobniej w Komisji Rolnictwa zostało zamrożone. Ale też słyszałem sygnały od kilku znaczących posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o podjętych pracach nad nową piątką, co mnie właściwie zmroziło i ta moja decyzja tym bardziej uzasadnia moje wyjście z Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jako ten sprzeciw wobec tworzenia tego typu aktów prawnych szkodzących polskiej wsi, polskiej racji stanów. Niech to będzie przestrogą dla rządzących Prawem i Sprawiedliwością. Być może jeżeli będą nowe, tak szkodliwe projekty, wyjdą również inni. Panie pośle, minister Ardanowski powiedział, że pan poseł stawia na agrounię. Czy to prawda? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja rozmawiam ze wszystkimi ugrupowaniami, z Solidarnością Rolników, z Agrounią, z branżami, z producentami, ze wszystkimi, którzy są w otoczeniu polskiej wsi, którzy działają na rzecz polskiego rolnictwa. Prawdą jest, że Agrounia wykazała największą aktywność, ale tu chcę podziękować wszystkim rolnikom, którzy protestowali, broniąc suwerenności naszej racji stanu. A będę współpracował z każdą organizacją rolniczą. Chciałbym doprowadzić do konsensusu, do kompromisu wszystkich ugrupowań, które są w otoczeniu polskiej wsi, którym leży na sercu rozwój, utrzymanie polskich gospodarstw, leży polska racja stanu. Na nikogo się nie obrażam, każdemu podam rękę, przyjmę każdą wyciągniętą rękę bez względu na jego ukierunkowania polityczne, ale tu warunkiem sine qua non jest dobro polskiej wsi. Tak wyobrażam sobie działanie jako poseł niezrzeszony. Racja stanu, polskie rolnictwo, przedsiębiorcy, handlowcy, usługodawcy, rzemieślnicy, ci, którzy płacą podatki. Racja stanu jest nadrzędna. Jeżeli ktoś posiada własność, automatycznie jego wartości są bardzo przyjazne, sprzyjające utrwalaniu tych naszych cech narodowych, utrwalaniu polskich wartości. Nie przeszkadza panu, że Agrounia zachowała się kilka razy tak jak Konfederacja, czyli antyamerykańsko, to znaczy za tym idzie prorosyjsko. Chodzi o wypowiedzi pana Kołodziejczaka odnośnie tych sankcji na Rosję. Agrounia także wspierała te antyamerykańskie protesty w zeszłych latach. Nie przeszkadza to panu posłowi? Ja nie słyszałem tych wypowiedzi, natomiast odnośnie działań gospodarczych, jak również eksportu, uważam, że powinniśmy pracować nad rozwojem naszego rolnictwa, jak również zwiększaniem eksportu do wszystkich sąsiadów, którzy graniczą z Rzeczypospolitą. Takie działania będę popierał, bo one służą polskiej wsi, służą racji stanu. Zwiększanie produkcji, większy eksport. Tutaj musimy brać przykład z bogatych państw Unii Europejskiej, tych starych państw Unii Europejskiej, które pomagają własnym branżom z budżetu krajowego, jak również z budżetu
unijnego kierują coraz większe środki dające stabilizację utrzymania swoich gospodarstw, jak również możliwości eksportu produktów rolnych z tych państw na inne rynki. Pan Kołodziejczak powiedział, widać, że sankcje nie przynoszą żadnych rezultatów, mowa o Rosji, nie wpływają na politykę międzynarodową, ale z tego powodu szkodę ponoszą zwykli obywatele, należy szukać zgody, nie konfliktu, trzeba uregulować relacje, nawet jeśli jest to niełatwe, należy szukać choćby niewielkich możliwości współpracy i próbować znaleźć wyjście z patowej sytuacji. Czy pan też jest przeciwko sankcjom nałożonym na Rosję po ataku na Ukrainę? Panie redaktorze, szanowni państwo, spójrzmy, jak czynią to inne państwa, jakie są pomimo sankcji, tam była kwestia Krymu, Donbasu, innych spraw. I panie redaktorze, proszę spojrzeć, jakie działania gospodarcze podejmują pomimo sankcji Unii Europejskiej Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, inne państwa. I powinniśmy iść ich wzorem, co byłoby najbardziej zasadne. Natomiast są to pytania do polskiego rządu, do szefa MSZ-u, do ministrów rolnictwa, do premiera i pan redaktor uzyskałby właściwe odpowiedzi. Natomiast ja uważam, że rolą racji stanu, naszej racji stanu polskiej wsi jest eksportować naszą żywność, naszą dobrą żywność, która jest poszukiwana do jak największej ilości państw. I tym bardziej tego typu ustawa jak piątka dla zwierząt nie powinna zabijać polskiego eksportu, a tym bardziej też polskiej hodowli. Panie pośle, na koniec pytanie, jakie dalsze plany polityczne? Mówił pan wcześniej o tym kole poselskim. Teraz wygląda na to, że będzie pan samodzielnym posłem. Jakie ma pan dalsze plany polityczne? Panie redaktorze, szanowni państwo, jest to nowa sytuacja, której jeszcze kilka miesięcy temu nie sposób było przewidzieć, ale bycie posłem niezrzeszonym pozwala z refleksją spojrzeć na wiele działań, ugrupowań, na składane przez różne kluby projekty ustaw. Będę z dystansem przyglądał się przedłożeniom, nowym aktom prawnym i podejmował decyzje, myślę, że które mają jak najlepiej służyć Polakom. Tutaj mam na myśli rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców, handlowców, usługodawców, rzemieślników i uważam, że wsparcie tych branż, które stanowią kredo Rzeczypospolitej, które stanowią jej tożsamość, jest moim zadaniem najważniejszym, które będę realizował jako poseł niezależny. Będę popierał wszelkie dobre przedłożenia. Nie jestem związany żadną dyscypliną. Mam autonomię w głosowaniu i będę wspierał wszystkie dobre polskie projekty. Ale też tym bardziej jeszcze będę walczył o sprawy dla regionu, bo ci mieszkańcy są moim suwerenem. Panie pośle, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Z nami był pan poseł Lech Kołakowski, poseł niezrzeszony. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Witamy państwa bardzo serdecznie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam ciebie, witam państwa. Jak ty skomentujesz ten wywiad? Poseł Lech Kołakowski mówi, że być może to jest jego ostatnia kadencja, piąta już w Sejmie, no ale i tak decyduje się na odejście jako protest, że niech będzie to przestrogą, mówi, dla PiS-u przed takimi głupimi ustawami. Dlaczego odchodzi sam? Jak skomentujesz całą tą sytuację związaną z odejściem? Miało być 15 posłów, w końcu odchodzi jeden. No to jest sukces Jarosława Kaczyńskiego. To pokazuje, że ten człowiek, choć tak jak wielu ludzi, także my sądzimy, no, stracił kontrolę nad, znaczy kontakt z rzeczywistością polską, żyje w jakimś odrealnionym świecie, ale w obszarze intryg dworskich dalej jest mistrzem. Rozegrał tych posłów przez zmęczenie,
długo nic. Oni czekali, myśleli, że on będzie tam z nimi rozmawiał i tak dalej. Dopiero kiedy zagrozili, że odchodzą, no to wtedy zaczęły się rozmowy. Wtedy, pamiętamy, poseł Kołakowski rano ogłasza, że odchodzi wraz z kilkoma posłami, zakłada koło, być może będą szli na coś większego. W tym momencie Jarosław Kaczyński odwiesza wszystkich tych 15 i jak gdyby ten główny powód bieżący... I spotyka się wtedy też z posłem Kołakowskim dopiero. Zaczyna rozmowy, które oczywiście nic nie dają, bo ja się pytam, kto poniósł konsekwencje za tę zbrodnię na polskiej wsi? Kto? Nul. Nie ma winnego. Czy ktoś przeprosił tych posłów, którzy stanęli w obronie polskiej wsi? Zero. Nul. Czyli rozumiecie państwo, Jarosław Kaczyński potraktował tych posłów jako takich swoich janczarów, którym najpierw zasadził kopa, potem powiedział, no łaskawie, jak będziecie siedzieć cicho, to was przyjmę. No i oni, że tak powiem, posłusznie to zrobili. Za wyjątkiem posła Kołakowskiego. On tu mówi, że może to być jego ostatnia kadencja, ale jest gotów ponieść takie ryzyko. No i mówi, niech to, co zrobił, będzie przestrogą dla władzy PiS, że kiedy dalej będą robić takie szkodliwe dla Polski działania, no to kolejni znajdą się odważni, którzy opuszczą ten klub. Także widać, że podsumowując, wielkie rozczarowanie, taka burza w szklance wody, nic nie wyszło wielkiego z tego. No oczywiście poseł Kołakowski mówi jeszcze w innych mediach, zdaje się w Super Ekspresie, powiedział dzisiaj, że z dziesięcioma rozmawia, ale myślę, że to już jest troszeczkę musztarda po obiedzie, chociaż oczywiście dobrze życzę tej inicjatywie i zaraz powiem dlaczego. Myślę, że Jarosław Kaczyński nauczył się, umie grać właśnie w takie te brudne gierki, a ci posłowie nie umieją. Nie? I dali się ograć, bo oni, gdyby chcieli rzeczywiście zaistnieć poważnie na polskiej scenie politycznej, to w momencie tego swojego głosowania na nie, od razu powinni dać, tu Kaczyński ich dyscyplinuje, a oni wtedy zakładają koło. I wtedy by byli, że tak powiem, niesieni na tej fali oburzenia całej Polski, wsi przede wszystkim, ale także i miasta, bo tu poseł Kołakowski powiedział, że to przecież jest proniemiecka zagrywka, tylko te spalarnie z certyfikatami unijnymi mają Niemcy. No to wiadomo, kto ma interes w tej ustawie, czyli że Kaczyński realizował niemiecki interes, a nie polski. Wtedy by byli bohaterami. No powiedział, ale też czekali. Mi też, no, powiedział później, już nie na antenie, no, że on nie ma żadnych tam rad nadzorczych, także jest czysty, tutaj ten szantaż jakiś nie zadziałał. No pytanie o ministra Ardanowskiego, no on bardzo głośno krzyczał, był twarzą tego protestu przeciwko piątce dla zwierząt, poseł Kołakowski gdzieś wyszedł dopiero po pewnym czasie, na początku o nim nie słyszeliśmy. Dlaczego Ardanowski zdecydował się zostać? No to jest rzeczywiście wielkie rozczarowanie, bo i obrażany był najbardziej poseł Ardanowski przez takich wysokich przedstawicieli PiS-u, tam nie wiem, Terlecki czy ktoś jeszcze. Tu jakaś rozmowa z Jarosławem, oczywiście nie wiadomo o czym, bo tam no coś o jakiejś odpowiedzialności i tak dalej, no to odpowiedzialność to powinien ponieść Jarosław za to, co się stało, a tu nie było nawet żadnego słowa przepraszam. Myślę, że jest tu jakiś taki szantaż i ci posłowie, za wyjątkiem posła Kołakowskiego, jemu ulegli, że bez takiego przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, czyli bez takiego, no, jakiegoś takiej jedności tej całej formacji, powiedzmy, katolicko-narodowej, no, zjedzą nas lewaki, rozdziobią nas kruki i wrony. No, być może tu, tak jak mówisz, poseł Kołakowski sugeruje, że też jakieś obietnice rad nadzorczych poszły za tym, że nie był to tylko taki ckliwy tam gadanie, jak to mówi poseł Kołakowski, jak to było dawno temu, jak tam, nie wiem, za Solidarności, czy latach 90. latach 90. i tak dalej, ale że tu były jakieś też próby przekupstwa i tak dalej.
Oczywiście jest część posłów, która nie chciała opuszczać Prawa i Sprawiedliwości, także tej piętnastki nie można zbyt jednorodnie traktować. Na przykład poseł Wróblewski, on nigdy nie mówił, że on chce odejść, czy że będzie jakieś tego typu działania robił. Także akurat jemu to się nie dziwię, ale posłowi Ardanowskiemu to się dziwię. No to takie powiedzenie, że poseł Kołakowski poszedł za Grounią, no to dlatego Ardanowski zostaje przy PiS-ie, jakoś mnie do końca nie przekonuje. Właśnie, ale być może to jest rzeczywiście, nie wiem, jakiś powód, no bo Kołakowski dosyć dużo z tą Agrounią działa, ciepło się o nich wypowiada, daje się też fotografować z panem Kołodziejczakiem, no a minister Ardanowski dosyć często krytycznie się wypowiadał o Agrounii. Może rzeczywiście nie chciał z tą formacją się wiązać. To rozumiem, nie mam do tego zastrzeżeń, ale przypomnijmy, że inicjatywa na początku należała do posła Ardanowskiego, który był ministrem. To on był twarzą tego protestu, to on najgłośniej krzyczał: zdrada, Jarosławie, dokąd idziesz, mordujesz polską wieś. No, oczywiście nie cytuję dosłownie, ale taki odbiór tego przesłania. Także można powiedzieć, tę pałeczkę lidera miał poseł Ardanowski. No wiem, że miał tam w międzyczasie poważne problemy zdrowotne, tak jak setki tysięcy Polaków, ale mimo wszystko no tu jestem rozczarowany, że on nie wykorzystał tej szansy. Poseł Kołakowski jak gdyby wszedł już w to miejsce, które się zwolniło, no bo jak Ardanowski mówi, że zostaje, no to Kołakowski powiedział, no dotrzymałem słowa, powiedziałem i zrobiłem, no i to trzeba mu na plus zapisać, nie? Że on jako jedyny powiedział, że odejdzie i odszedł. Nie? Dlaczego myślę, że powstanie takiego koła, oczywiście liczyłem na przywództwo ministra Ardanowskiego, byłoby bardzo korzystne dla PiS-u. Tu troszeczkę powiedział o tym poseł Kołakowski, mówiąc, że niech ta jego decyzja będzie przestrogą dla PiS-u. Gdyby powstało koło specjalne, to już by była, można powiedzieć, klęska tej dworskiej polityki Jarosława Kaczyńskiego. Klęska dworskiej polityki Jarosława Kaczyńskiego i szantażu, pomiatania tymi posłami. To przecież senator Jackowski też w naszej telewizji mówił, że senatorowie są no bez żadnej godności przedmiotowo, jak takie klocki rozkładane gdzieś, czy figury na szachownicy traktowani. Także powstanie takiego koła, ja nie mówię, że to koło miałoby być przeciwko PiS-owi. Wręcz przeciwnie, przecież PiS nie rządzi samodzielnie. Nie? Mamy coś takiego, jak to się nazywa? Cały czas są zjednoczona, przecież te targi z Gowinem, częściej z Ziobro. Teraz. Mamy zjednoczoną tak zwaną prawicę. Nie? Czyli lewicę. No, kato komunę. No to będzie najbardziej prawidłowe określenie tego towarzystwa, w sensie takim ideowym. Ale wróćmy do istoty powstania tego koła. Mamy już i tak ten podmiot, no, główny PiS plus takie dwa malutkie podmiociki. Teraz powstałby trzeci, gdyby się udało, powiedzmy, tę partię chłopską, czy stronnictwo chłopskie w PiS-ie zrobić. Nie? Ono by dalej wspierało rząd, by dalej głosowało w większości przypadków tak jak Prawo i Sprawiedliwość. Czyli nie groziłaby nam w żaden sposób jakaś tam no, przedterminowe wybory czy paraliż rządu w czasie pandemii. To by nie groziło, ale byłoby, tak jak powiedział tu poseł Kołakowski, przestrogą dla Jarosława Kaczyńskiego i końcem takiego feudalnego traktowania posłów i senatorów. Często też pewnie języczkiem uwagi, no bo przecież ta większość PiS-u to nie jest jakaś rażąca. Ja zresztą przed tym całym zamieszaniem mówiłem, że Jarosław zrobi wszystko, żeby nie dopuścić, żeby powstała właśnie tego typu formacja na skrzydle Prawa i Sprawiedliwości. Bo to by oznaczało koniec jego, można powiedzieć, takich cesarskich rządów w Prawie i Sprawiedliwości. Jeszcze porozmawiajmy o tym Jarosławie Kaczyńskim, bo wszyscy, którzy czy chcą odchodzić, czy odeszli z PiS-u, z którymi rozmawialiśmy w naszej telewizji, o Jarosławie, za wyjątkiem może pana Ardanowskiego, to o Jarosławie Kaczyńskim, jak są pytani, wypowiadają się ciepło. Tutaj też pan Kołakowski, który odchodzi z PiS-u, no to mówi, że tam sobie wspominali lata 90., że ma nadzieję na kolejną rozmowę,
że wspominali czasy, kiedy nie było jeszcze nienawiści. No, mówił też mi, że no, to otoczenie Jarosława Kaczyńskiego to jest złe i on je oskarża za to wszystko, co się złe dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Inni posłowie, senatorowie mówią podobnie, że Jarosław Kaczyński no, to jest mąż stanu i tak dalej, no tylko że gdzieś tam złe otoczenie. Czy rzeczywiście taka wiara, dlaczego taka wiara wśród nich jest? No to jest trudne pytanie, to bardziej dla socjologów. Może czy rzeczywiście tak jest? Może dla socjologów i psychologów. Ja kiedyś też tak wierzyłem. To dlatego w jakiś sposób rozumiem tych ludzi, którzy z taką atencją podchodzą do Jarosława Kaczyńskiego. Przecież tak jak mówię, sam nosiłem też takie transparenty z Jarkiem na koniu, który czerwonego smoka tam przebija włócznią, nie? Pamiętacie? No to to są zdjęcia, nawet jeden z naszych widzów obecnych pokazał nam zdjęcia właśnie sprzed 10 lat, z 2010 roku, gdzieś tam po Warszawie, jak z różnymi takimi plakatami chodzimy, nasza redakcja, czy przedstawiciele naszego kościoła, wtedy w dość nielicznej grupie, ale już wydawaliśmy czasopismo miesięcznik Idź Pod Prąd, które wtedy się rozchodziło, można powiedzieć, jak ciepłe bułeczki. Ludzie sobie wyrywali egzemplarze Idź Pod Prąd. Wydrukowaliśmy chyba 200 czy więcej tysięcy takich kartek pocztowych z różnymi karykaturami naszego już nieżyjącego przyjaciela, rysownika Arkadiusza Gacparskiego. Tośmy rozdawali za darmo w różnych tam miejscach, w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Także wielkie nadzieje miałem, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, że on stanie na czele takiej antykomunistycznej prawicy w Polsce. Szczególnie właśnie po zamachu smoleńskim, kiedy no, już było widać, że tutaj ta postkomuna, bo przecież tutaj działania Platformy Obywatelskiej, działania samego Tuska i innych no, były straszne. Przecież do chyba Sikorskiego Jarosław Kaczyński powiedział o swoim bracie, to wyście go zabili, nie? W takiej no, pierwszej rozmowie telefonicznej. Myślałem, że Jarosław rzeczywiście stanie na czele prawdziwego antykomunistycznego obozu, który obali okrągły stół w Polsce. Nie? Także to jest jedna z przyczyn takiej wiary w Jarosława. Myślę, że wielu jeszcze wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości czy senatorów gdzieś po cichu, tych mówię uczciwych, nie, bo ja nie mówię tych, którzy się do rad nadzorczych chcieli dorwać, no bo im to przeszkadza akurat ten kierunek, o którym mówię. Ale no jest tam jakaś niewielka grupa uczciwych posłów, senatorów, a przede wszystkim wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I im ciągle jeszcze ta myśl, że Jarosław będzie tym wodzem, który poprowadzi Polskę do obalenia komunizmu, jeszcze przyświeca. Jarosław podgrzewa te nastroje, mówi tam o repolonizacji mediów, nie? Już tam nie wiem. Teraz czytałem, że w grudniu. W grudniu po południu. Takie rzeczy się mają dziać. W grudniu po południu, bzdury kompletnie. To tam pójdzie na resorach. Na głowie. To tak jak przecież na miesięcznicach smoleńskich mówił, jeszcze trochę jesteśmy już tuż, tuż przed poznaniem prawdy. Ufajcie, już zaraz zostaną ukarani wszyscy winni. No to widzicie, ileśmy się doczekali. Jakiś tam pomniczek i tyle było z tej sprawiedliwości, prawdy i tak dalej. Podobnie tam o tych Niemcach, o reparacjach, o właśnie repolonizacji mediów, o tam emerytury ubeckie, no to wiecie, zrobili, a teraz nie wiadomo, czy nie będą musieli jeszcze z nawiązką oddawać. No także niby coś robią, ale jak zwykle nic z tego nie wychodzi, jak królowi Midasowi, tylko nie na złoto, tylko na G. No to już wiecie, jaka jest tutaj skuteczność zewnętrzna Jarosława Kaczyńskiego. Nie? Czyli pierwszy ten czynnik, no to jakaś jeszcze taka na dnie serca wiara, że Jarosław poprowadzi tę formację zjednoczonej, szerokiej prawicy do zwycięstwa nad komunizmem. Może to jest też tak, że Kaczyński no, rządzi w PiS-ie, no to nie muszą się o nim dobrze wypowiadać. Może, myślę, że to by tak pokazywało, że są ludźmi bardzo małego kalibru, formatu moralnego. Tak bym nie chciał powiedzieć o tych ludziach. Myślę, że część to są klakierzy, ale część to są ludzie,
którzy jednak potrafiliby się przeciwstawić, ale właśnie te aspekty socjologiczne, psychologiczne tu uniemożliwiają to. Drugi aspekt, po tym właśnie tej jakiejś głęboko schowanej tej wierze, że jednak Jarosław prowadzi Polskę do walki z komuną, to jest, myślę, no taki osobisty jakiś tam talent czy urok Jarosława Kaczyńskiego, bo wielu ludzi mówi, że to jest naprawdę taki sympatyczny, starszy pan, z nim można i pożartować i tam się tym czy tamtym interesuje, ale kiedy przychodzi do rozgrywek politycznych, jest to człowiek bezwzględny i niestety mający jakieś złe jeszcze powiązania ze światem komunistycznym. Dzisiaj to oznacza jakąś taką uległość w kierunku unijnym i w kierunku przede wszystkim chińskim. Dzisiaj na Twitterze pokazywałem, jak komunistyczna firma już robi obwodnicę pod Łodzią, a ma już ochotę... A dwa chyba ma robić, tak? Słucham? A dwa teraz mają robić, tak? Tak, a teraz mówi, że jeszcze autostradę będzie budować. Zobaczcie, Ameryka jest w stanie wojny z komunistycznymi Chinami. Świat jest zarażony bronią biologiczną, zaatakowany bronią biologiczną, a Chińczycy dostają od rządu PiS kontrakty. No to się cały czas dzieje. Myślę, że to ma związek z tym, co Jarosław Kaczyński powiedział o spółce Srebrna, że no, pamiętacie, skądśmy ją dostali, to od generała Kiszczaka dostaliśmy to uwłaszczenie na majątku narodowym, podobnie jak tam cała ta nomenklatura. Także myślę, że Jarosław Kaczyński nie jest zdolny do prowadzenia Polski. Już tam no, jakiś tam czas dawno temu to odkryłem. To też przecież słyszycie w naszych programach. Ale rzeczywiście potrafi jeszcze tak zagadać cieplutko. On tam z kim dobrze, to dobrze. I oni tak myślą, że to jest taki fajny. I oni na przykład, ci posłowie tłumaczą, to już nie pamiętam który, może ty pamiętasz, mówią, że no ta ustawa to dlatego, że on te zwierzęta, tak, ma taką słabość dla zwierząt. To tak nie? Nieoficjalnie piszą te wszystkie media. Ale nie, tam... któryś z tych posłów to powiedział, że tak. Nie wiem, być może pan Wróblewski, ale to tak, wiecie, no 30% może no, tu widzowie czy nasza reżyserka mnie naprowadzą. Ktoś niedawno jeszcze powiedział, że tłumaczy sobie tę durnotę, czy no ja bym powiedział dywersję Jarosława Kaczyńskiego, bo tu jest podwójna dywersja. Raz, że to jest niszczenie polskiego rolnictwa i robienie dobrze niemieckim spalarniom, ale drugi powód to jest dzielenie polskiego społeczeństwa w walce. A, pan senator Jackowski to powiedział właśnie, czyli też wiedziałem, że bardzo niedawno, parę tygodni, dwa tygodnie temu jakoś tak. Drugi powód tej sabotażowej działalności Kaczyńskiego, dywersji, to jest podzielenie Polaków w momencie, kiedy powinniśmy stawić czoła tej wojnie z komunistycznymi Chinami w postaci ataku bronią biologiczną. Wyprowadzenie rolników na ulicę, a potem innych grup społecznych, to jest przecież zakażenie dziesiątek teraz tysięcy... Teraz nie wiem, czy wiesz, taksówkarze już protestują. No też. Tak, i będą coraz to nowe. Ja mówiłem, USA, że to będzie się nakręcało. PiS potrafi tylko już teraz, można powiedzieć, dzielić i rządzić. Porozmawiajmy. Tylko rządzić przez podział. Przez jeszcze podział, trochę, że być może, bo wskazują jeszcze tylko podsumuję na to, że PiS wyjdzie z tego wszystkiego silniejszy ręką. Być to może. Silniejszy, zobaczymy. Podsumuję to zdanie tej dywersji słowami profesora Simona, który powiedział, że to grupa Kaczyńskiego ma krew na rękach. I rzeczywiście wyprowadzenie tylu ludzi na ulicę, to wielu się zarazi, wielu z nich będzie już do końca życia inwalidami, a część umrze. I to Jarosław Kaczyński... To pan Ardanowski, zdaje się, mówi, że on mu dopiero tak w tej rozmowie w cztery oczy, to tak wiecie, jak do papieża Dziwisz blokował i nie można było o tych pedofilach, bo papież oczywiście nie wiedział, jak jest, nie, bo gazet nie czytał, nie, to tak i do Jarosława dopiero dotarło, że jest pandemia i że jak ludzie wyszli na ulicę, to może się pozarażają, że straci polskie rolnictwo. Dopiero jak mu minister Ardanowski powiedział, nie, w takie bzdury to ja nie wierzę, nie. Myślę, że to jest celowa gra Jarosława Kaczyńskiego i jest to gra na szkodę Polski. Być może, tak jak mówimy, wiele na to wskazuje niestety. Czy stety, w przeciwnym razie powiemy, mamy szaleńca u władzy. Że no. PiS po tych wszystkich zawieruchach może się okazać jeszcze silniejszy, bo teraz tak, no odszedł na razie jeden poseł, no to ma minus jeden, ale teraz się mówi tak, że Kukiz,
dołączy z kilkoma swoimi posłami do PiS-u. Nawet pan Kosiniak-Kamysz, zaraz przeczytam państwu fragment wywiadu dzisiaj Onetu, też on by tak też chciał, widać, zamiast Ziobry. Także no to wskazuje, że być może ten PiS będzie miał tych posłów jeszcze więcej. Na początek temat tego wywiadu, o którym mówię, jest taki, że PSL ma wyrzucać Kukiza, bo Kukiz zagłosował razem z PiS-em za tym, żeby wetować ten budżet. No i pan Kosiniak-Kamysz mówi, jeśli się przekracza granicę, za którą znika chęć współpracy, może nie warto jej kontynuować. Tutaj pan redaktor Kamil Dziubka pyta, będzie rozwód z Pawłem Kukizem? Pan Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, stworzyliśmy koalicję polską, bo Polsce jest potrzebne racjonalne centrum, żeby dać jej rozum. Nic ciekawego nie mówi. Mówi, że nie będzie czekał. Mówi się, że dzisiaj być może nawet będzie już wniosek o usunięcie Kukiza z PSL-u, ale dalej mówi, że on by chciał, że liczy na to, że żeby przesunąć Morawieckiego bardziej do centrum, żeby się pozbyć tych radykałów Ziobry, a właśnie zastąpić ich PSL-em. I on mówi, że jesteśmy otwarci. My tylko apelujemy, żeby odrzucił radykałów. W przeciwieństwie do części PiS zagłosujemy za tym budżetem, mimo iż nie jest idealny, ale to tam są potrzebne pieniądze. Namawiam Morawieckiego, by zbudował szerokie poparcie bez radykałów. Tutaj jest pytanie, to by oznaczało koniec koalicji PiS z Solidarną Polską. Premier nie jest odpowiedzialny za samopoczucie Zbigniewa Ziobry, tylko za Polskę. Myśli pan, że Mateusz Morawiecki chętnie wymieniłby koalicjanta na PSL? Nigdzie się nie wybieramy, PiS wygrał wybory, ma obowiązek rządzić, ale mówi, że no to jest opcja otwarta. Jak myślisz, czy będzie koalicja? No PSL słynie z tych koalicji z rządzącymi przez moje życie. To przez większość czasu PSL był w rządzie, teraz nie jest. Czy do niego wróci? Zależy, jak postrzegamy politykę. Jako grę na dworze, czyli tak zwany salonowiec, to takie kto kopnie w dupę, zdaje się, polega ta gra. No to to, co Kosiniak-Kamysz zaprezentował, to jest tak zwany salonowiec, nie? Czyli no, zamieniamy hej, siup, zmiana tego i tam na przykład wyrzucimy tego, a przyjdzie od Kukiza paru, tam, a jeszcze APSL, a co nam szkodzi? Przecież z komuną też tu trzeba rozmawiać. Jarosław zaprasza, nie? Może jeszcze jakiś tam z SLD zaprosi sobie i tak dalej, i tak dalej. Przecież mówiłem o rozmowach osobistych z panem Lipińskim, wtedy jeszcze jako przedstawiciel UPR-u. Myśmy chcieli budować szeroką koalicję republikańską, a Lipiński tak popatrzył, powie tak szczerze, nam powiedział, no ale ile wy nam dacie? No 1-2%. A ja pogadam z SLD, to oni 10 nam dadzą. No i jeszcze to poseł Lipiński, ideowiec, teraz siedzi ideowo w Narodowym Banku Polskim chyba za 50 tam tysięcy miesięcznie. Może jeszcze sobie jakieś rajstopy kupi, nie wiadomo, co mu tam na stare lata przyjdzie, nie? Bo Lipiński też wiemy, że tam rajstopy lubi jakieś, nie? No to już znana sprawa. Także jeśli politykę sprowadzimy do salonowca, no to tu rzeczywiście Jarosław Kaczyński jest mistrzem w tych intrygach i on tu jeszcze może nie jedno pokazać i jeszcze może Konfederację tam dołożyć do tego, czyli może na przykład podeprzeć tę, powiedzmy, prawą nogę Ziobry i Ziobro mu ściągnie tam część konfederatów. Może podeprzeć tutaj, jak Kamysz sugeruje, lewą nogę i ściągnąć cały PSL. A proszę bardzo, a z Platformy też może ktoś się przerzuci. Ale jest polityka na całkiem innym poziomie. Czyli polityka jako szukanie dobra polis, czyli w tym już konkretnym miejscu dobra narodu. W systemie republikańskim mówimy, że mamy określone prawa, wolności i odpowiedzialności i teraz wybieramy ludzi, którzy najlepiej będą te prawa, wolności i odpowiedzialności realizować, bronić, wprowadzać i tak dalej. I co tu się dzieje? Tu coraz więcej ludzi jest wkurzonych bezpośrednio na PiS i na Jarosława Kaczyńskiego. Także w tym sensie ruch posła Kołakowskiego może być, poseł Kołakowski mówi, może to moja ostatnia kadencja, no tu ja bym zostawił tak 50-50, nie? Być może jest to wręcz szansa, żeby z tego tonącego okrętu właśnie gdzieś no, zmienić szalupę, czy przynajmniej, bo moim zdaniem
PiS już nazbierał sobie tyle elektoratu negatywnego, że tego już nie da się odpracować. Wiecie, w żaden sposób nie odrobi się tej straty. Nie? Bo tu już wieś wie, że na PiS nie można liczyć, że to tylko jak wyjechali, zapalili parę opon, zablokowali tam parę rzeczy, zaczęli gnój wyrzucać pod domami prywatnymi już posłów PiSu, no to wtedy dopiero PiSowcy zmiękli. Nie? Czyli wiedzą, że to oni zdradzili polską wieś, tylko że argument siły jeszcze przekonał Kaczyńskiego i spółkę do chwilowego wycofania się. Także PiS, znaczy, przepraszam, wieś już szuka, gdzie, że tak powiem, swoje nadzieje wyborcze złożyć, nie? Oczywiście ten elektorat wielkomiejski, który miały te futrzaki zyskać, no to o nim już zapomnij, bo to już nie będę o tych błyskawicach opowiadał, to każdy widzi, co się dzieje. Kogo jeszcze Jarosław Kaczyński zniechęci? Teraz pewnie medyków będzie zniechęcał. Myślę, że ich dawno zniechęcił. No to właśnie mówię. Czyli jeśli chodzi o szansę, by Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie Jarosław Kaczyński, reprezentowało interesy narodu, to tu już nie ma żadnych. To już są wasze ostatnie wybory. Jeśli w ogóle jeszcze taki system wyborczy jakiś tam się utrzyma. Widać, że Jarosław Kaczyński szedł do władzy mówiąc, że czeka nas dobra zmiana, czyli że zmienimy ten system komunistyczny w Polsce, ale kiedy wsiadł w te apanaże władzy, czyli te narzędzia władzy, to okazało się, że się czuje jak pierwszy sekretarz Gomułka w tym, że mu to wszystko pasuje, że policja polityczna mu pasuje, zbieranie haków mu pasuje, prokuratura na pstryknięcie to mu pasuje, komunistyczne metody traktowania ludzi, próby zastraszania różnymi formami, przekupstwo polityczne, to wszystko mu pasuje. On jeszcze do tego dodał więcej, można powiedzieć, nie? Czyli widać, że on ma mentalność komunistyczną. On mówi o katolicyzmie jako o źródle wartości, praw, tam wolności, a w rzeczywistości to jest komuch mentalny, czyli mamy do czynienia z tym zlepkiem, który ja mówię, kato-komuna. Najgorsze mentalne powinowactwo to jest właśnie kato-komuna. Komuna, bo to jest połączenie tego, co najgorsze z Kościoła katolickiego, z tym, co najgorsze z komunizmu. I to jest dzisiaj Jarosław Kaczyński jako ten naczelnik państwa, czy pierwszy sekretarz. I tu już sondaże, i myślę, że to nie są tylko jakieś, wiecie, ustawione sondaże, bo mamy przecież kontakt z widzami, z ludźmi, to wszyscy już Kaczyńskiego mają dość tam. On chyba przebija teraz pułap niechęci na poziomie 70%. Także PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego to już jest koniec, jeśli chodzi o możliwości zdobycia takiego przychylności i zaufania narodu polskiego. On może już rządzić tylko tak jak partia komunistyczna, za pomocą pałki, za pomocą donosu, za pomocą przekupstwa, za pomocą zastraszania i tak dalej, i tak dalej. Zanim przejdziemy do podatków, bo o nich jest dzisiaj też głośno, bo Czesi robią największą, mają zrobić, na razie to trafia do Senatu, największą obniżkę podatków w dziejach Republiki Czeskiej. W Polsce my mamy 5%. Wprowadzić nowe podatki w przyszłym roku, także o tym za chwilę porozmawiamy, a teraz przypomnimy wam fragmenty wczorajszego wywiadu z mecenasem Nowakiem. Zapraszam i wracamy po przerwie. Prawdziwym takim trzęsieniem ziemi to będzie trzecia część tryptyku dokumentu braci Sekielskich na temat Jana Pawła II. Ja już mniej więcej wiem, jak przebiega ta produkcja i muszę powiedzieć, że to będzie szokujące. Natomiast tutaj redaktor Gutowski jest jak ten Jan Chrzciciel, który przygotowuje nas na ten film, mam takie wrażenie. Czego się dowiedzieliśmy? To znaczy myślę, że kardynał Dziwisz działał na pewnym patencie. Zamożni, możni tego świata, ludzie, którzy są ustosunkowani, którzy mają pieniądze. Ja przypomnę, że Maciel Delgado obracał miliardami dolarów. Tak? To nie były miliony, setki milionów, tylko to były miliardy dolarów. Makarik to był najbardziej sprawny hierarcha, jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy. To jest właśnie ten klucz finansowy, który pozwalał mieć wpływy w Kościele. No widzimy to już zupełnie wyraźnie, że na tym patencie funkcjonował kardynał Dziwisz. Znaczy był takim odźwiernym i kto był bardziej zamożny, wpływowy, obrotny, miał lepszy dostęp nawet nie do papieża,
bo z tego, co widzimy tutaj, to tak naprawdę wiele decyzji podejmował chyba kardynał sam kardynał Dziwisz, znaczy jeszcze on nie był kardynałem wtedy, bo to jest dość osobliwe, że McCarrick, wobec którego padły bardzo ciężkie oskarżenia, no pisał do papieża za pośrednictwem kardynała Dziwisza. To jest w ogóle bardzo osobliwa sytuacja, że osobisty sekretarz, no, który no, nie jest jakąś wielką postacią, jeśli chodzi o takie formalne decyzje, no, jest traktowany już jak papież. Ja przypomnę, że prasa amerykańska twierdzi, że pod koniec życia papieża, w zasadzie w drugiej dekadzie lat 90. O Dziwiszu mówiono, że to jest drugi papież. On zresztą się posługiwał takim sformułowaniem papież chce, tak? I to był taki motyw, który pozwalał osobom, petentom, które stukały do kardynała Dziwisza osiągnąć swoje cele. Więc jeżeli się pytamy o jakiś wspólny klucz tego wszystkiego, no to powiem wprost, jest to po prostu mamona. Oczywiście McCarrick oszukał wiele osób, również Massiello oszukał wiele osób, no ale były te postacie, na temat których wiedza w Watykanie, w przypadku przynajmniej założyciela legionistów Chrystusa, była doskonale po prostu znana. Mnie to w ogóle przeraża, jak ja słyszę, że żeby dostać się do papieża, to trzeba było gdzieś tam zapłacić na prywatną mszę $50,000, że McCarrick przyjeżdżał z jakimiś kopertami. No, to jest pytanie, czy to jest rzeczywiście jeszcze Kościół, czy jego założyciel. Tak widział w perspektywie, że on ma tak funkcjonować. No, to jest po prostu straszne. Tak? Rzeczywiście to, że miliony ludzi to obserwują, to jest bardzo dobrze, a Kościół się bardzo tego boi. No, a z tego, co wiem, to powstają następne reportaże i kolejne osoby zgłaszają się do redaktora Gutowskiego, które twierdzą, że właśnie za pieniądze można było sobie wiele rzeczy załatwić, sprawić, że ten dostęp do osób decyzyjnych będzie prosty. Więc ja myślę, że to nie jest ostatni akt tego dramatu. Jeśli jeszcze miesiąc temu po wywiadzie z Piotrem Kraśko kardynał Dziwisz myślał, że po prostu to jest jego najgorszy dzień w życiu. Nie spodziewał się pewnie, że później tak to się wszystko potoczy, a wygląda to coraz bardziej dramatyczniej, no ale też z drugiej strony coraz bardziej prawdziwiej. Tak? I to dobrze, że o tym dziennikarze robią, bo taka jest ich misja. To był mecenas Artur Nowak. Całość tego wywiadu widzicie, słyszycie w nim. Szokujące informacje, ile trzeba było zapłacić, żeby się dostać do naszego papieża na audiencję. To było wczoraj emitowane przez naszą telewizję o godzinie 18. Ten materiał jest już na YouTubie. To jest Którędy do nieba, chociaż tutaj to nie wiem, czy nie do piekła w tym przypadku. No, ale przynajmniej wiemy, którędy nie iść do nieba. No to jest też jakaś wartość. Jeszcze tylko zdanie. Tu mecenas Nowak zapowiada trzecią część filmu Sekielskich. Zobaczcie, to, co dowiedzieliśmy się w raporcie o tym już byłym kardynale McCarricku, to, czego dowiedzieliśmy się, a to jest dopiero początek, o kardynale Dziwiszu, to już jest ogromna bomba, wstrząs, nie? Jeśli chodzi o deprawację moralną systemu katolickiego Watykanu, ale także Polski, jeśli chodzi o hierarchię. A mecenas Nowak mówi, że to dopiero przedbiegi, że to dopiero zapowiedź, że prawdziwa bomba to będzie ten trzeci film Sekielskich o Janie Pawle II. To już naprawdę nie mam pojęcia. Myślałem, że tutaj no Degolado, to jest taki skandal, że głowa mała. Tu jeszcze ten McCarrick doszedł, a tu ma być jeszcze jakaś większa bomba. No, jestem zaciekawiony. Czekamy na ten film, a w międzyczasie porozmawiajmy o tych podatkach. Na początku niestety będziemy mówić o rzeczach smutnych, czyli o sytuacji w Polsce. Premier wczoraj na konferencji prasowej był pytany o te podatki. Dzisiaj ma mieć nową konferencję, znowu ma coś więcej jeszcze dodać, uszczegóławiać. Powiedział, że no, będą nowe podatki w przyszłym roku, że z nich ratujemy gospodarkę. Takie nam obwieszcza mądrości. No to teraz widzicie Państwo to, co zapowiadaliśmy od dawna, że te wszystkie programy pomocowe odbiją nam się czkawką. Te wszystkie tarcze różne, przeróżne spowodują, że
nasze podatki wzrosną, że będziemy więcej płacić, każdy będzie więcej płacił na ten rząd, a rząd będzie rozdawał często bezmyślnie, często na oślep, często głupio, a my będziemy płacić realnie te podatki na te ich fanaberie i głupotę. No i teraz już sam Morawiecki to potwierdził. Mamy mieć kilka nowych podatków, stawki innych pójdą w górę. Tak pisze Business Insider. Nowe to choćby opłata od alkoholu sprzedawanego w małych butelkach, czy podatek od cukru. Więcej zapłacą z kolei też przedsiębiorcy prowadzący firmy w formie spółek komandytowych. To ma być też duże uderzenie. Do tego państwo zainkasuje tą opłatę przekształceniową z OFE, że tam zmieniają, pamiętasz, mówiliśmy te trzy literki na inne trzy literki, a w tym czasie przerzucą pieniądze z jednej szufladki do drugiej, a przy okazji tego i już nie ma. I co tam zrobisz, że nie ma? No, może się wiecie gdzie. Z tym alkoholem, no to tam sobie Polacy poradzą, rękodzieło wzrośnie w Polsce i tyle, no. Ale rzeczywiście będą miały kłopot te różne firmy, tam browary, nie browary, no bo tu będzie spożycie spadać. Ale jak to jest z samą tą ideą, czy to nie jest rzeczywiście tak, że no mamy kryzys, epidemię, atak, można powiedzieć wojnę, tak, biologiczną, no i wtedy państwo musi jakoś ratować, nie wiem, swoje firmy tam powiedzmy, czy gospodarkę, no to musi mieć pieniądze, czyli no skądś trzeba zabrać te pieniądze, to trzeba podnosić podatki. Pokazaliśmy, kogo państwo polskie wspiera wczoraj. Dzisiaj jeszcze dołożyłem te kontrakty na drogi szybkiego ruchu i autostrady, które zasilają budżet Komunistycznej Partii Chin. Nie? Wczoraj mówiliśmy o tym więcej, że polski przemysł medyczny, praktycznie rząd rozkłada na łopatki, a już chyba dziewiąty raz ląduje ten Rusłan z chińskim badziewiem. Nie? No to, że rząd wspiera nie naród polski, tylko komunistów chińskich, no to już chyba nasi widzowie doskonale wiedzą. Niestety nie wszyscy Polacy z tego sobie zdają sprawę. I tutaj mamy wzór, rząd czeski pokazuje, jak ratować przedsiębiorczość w czasie kryzysu. Bo już o ratowaniu państwa przed atakiem biologicznym mówiliśmy wielokrotnie i tu PiS poniósł kompletną porażkę. Czesi obniżą podatek po początkowym sukcesie do 15%. Po początkowym sukcesie na wiosnę, bo rzeczywiście wtedy sobie w miarę dobrze poradzili, zmarnowali to wszystko już praktycznie od końca maja, czerwca. Jesteśmy teraz na czele teraz Europy, jesteśmy na czele nawet Europy. Świata. Tak, także oczywiście zaczynają fałszować dane. Tu już ten młody pan Rogalski, dobrze zapamiętałem nazwisko, poproszę o pomoc. 19-latek zdaje się, który bardzo pracowicie te wszystkie dane gromadził i udostępniał Polakom. Teraz został odcięty od informacji, chociaż wcześniej go tak gloryfikowali, że nawet tam Morawiecki korzysta z jego opracowań, no to teraz już nie ma. Teraz już wydali pieniądze. Zobaczcie, oni wydali te zrabowane w podatkach pieniądze na stworzenie nowej jakiejś witryny, gdzie będą te wyniki testów zachorowań i tak dalej. Po pierwsze, zrobił to już za darmo jeden człowiek, nie? To teraz poszły na pewno miliony, żeby stworzyć tę platformę. I teraz ona jest jeszcze pełna niedoróbek, to już się śmieją tam ludzie w internecie z tego dziadostwa. I jeszcze do tego daje możliwość zakłamywania danych. Bo przecież pan Rogalski pokazał, że różnica, oszustwo rządowe było na poziomie 20 paru tysięcy. Sumował gdyby dane z powiatów, gdyby mówią o całej Polsce, no i się nie zgadzała. Właśnie, teraz ale czekaj, bo tu jest bardzo ważna rzecz, o której państwo być może nie wiecie. Gdyby te oszustwa wprowadzić do systemu, czyli pokazać prawdę, to te takie bufory, że już trzeba by tam wprowadzać narodową kwarantannę, zostały dawno przekroczone. Tylko dzięki oszustwu, statystycznemu, które jest, no tak... No, jest zbrodnią, można powiedzieć, że się kłamie Polaków. Dlaczego to jest zbrodnią? Bo Polacy, którzy odbierają media głównego ścieku, a nie telewizję Idź Pod Prąd czy inne jakieś antysystemowe media, oni myślą, że spadło niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem i zaczną działać, że tak powiem, w sposób optymistyczny,
machać ręką na dystans, na maseczki i tak dalej. I się zarażą. Dlatego jest to kolejna zbrodnia rządu pisowskiego. I zobaczcie, wydają pieniądze na bzdury, na zakłamywanie rzeczywistości. Na testy nie mają, bo testują na poziomie 30 tysięcy. To jest kpina w ogóle przy tej skali zachorowań. Podobno już teraz oni się bronią, że ludzie nie przychodzą na testy. Bo już przecież oni nadużyli zaufanie społeczne wielokrotnie. To jest trochę za późno na testy. Wielokrotnie. Oszukali Polaków i Polacy już nie wierzą w te matactwa rządu, nie? Także kłamią, zobaczcie, tylko liczba śmierci pozostaje niezmieniona. Ponad 500 znowu Polaków zabitych dzisiaj, nie? Wczoraj ponad 600 Polaków, prawie do 700 dochodzimy zabitych Polaków dziennie przez chińskiego wirusa, a oni mówią, że opanowaliśmy sytuację i jest fajnie, nie? Czyli marnują, już puenta. Marnują pieniądze podatnika i podnoszą podatki. Czyli mordują naród dwoma, można powiedzieć, takimi chwytami duszącymi. A co robią Czesi w tym momencie? Skokowa, dość wysoka. Ja 5%. Bym chciał więcej, ale z 20 na 15. Z 20 na 15 mówią, że to jest równowartość skokowa, 2% PKB, że będzie to kosztowało też zadłużenie 44% PKB, no ale a to mówią, nie resort finansów mówi, że dzięki mniejszemu opodatkowaniu pracy spodziewa się wzrostu konsumpcji, większej atrakcyjności inwestycyjnej Czech oraz zwiększenia aktywności zawodowej. Zapewnia, że za obniżeniem podatków nie będą szły cięcia wydatków. Projekt teraz powędrował do Senatu. Czeska Rada Fiskalna powiedziała, że jest to największa obniżka podatkowa w historii Republiki Czeskiej. No i tutaj Czechom, brawo, Business Czesi, Insider brawo. Mówi, cytuję też przeróżnych polskich finansistów, mówi, że w Polsce też teraz jest najlepszy czas na reformę systemu podatkowego, by w końcu przestał obciążać najsłabszych. Business Insider pokazuje ciekawy wykres, możemy go pokazać Państwu na pełny ekran. To jest różnica w opodatkowaniu, powiedzmy, bogatych i tych biednych. Jaka jest różnica w podatku? Zobaczcie Państwo, Polska jest tutaj na tym wykresie na 20. miejscu i ta różnica wynosi 1% około. Najwyżej jest Irlandia, tam jest gdzieś 17%, mniej więcej wychodzi Włochy około 13%, Wielka Brytania to jest 11%. Jak tutaj, jak statystycznie oni stwierdzili wysokie zarobki, oni uznali, że to jest 167% średniej płacy, to są dane z 2017 roku. W Polsce wtedy średnia płaca wynosiła około 5000 zł brutto, czyli te wysokie zarobki według ich statystyk to by było 8350 zł, a niskie to jest 67% średniej płacy, czyli 3350 zł brutto. I w Polsce pomiędzy takimi osobami, czyli jedna zarabia 8000, tam z hakiem, tak, 8300, druga 3300, to brutto, są kwoty brutto. Różnica pomiędzy opodatkowaniem tych dwóch osób wynosi około 1%, czyli prawie nic. Za nami są tylko Węgry, gdzie tam w ogóle chyba się niczym to nie różni. Obliczenia są przeprowadzone dla bezdzietnego singla zatrudnionego na umowę o pracę. No ale wiadomo, że to się mniej więcej podobnie uśrednia pewnie także dla innych osób. No i jest pytanie, dlaczego w Polsce tacy jesteśmy europejscy, tacy chcemy tutaj często, jak pasuje rządowi, to się odwołuje, że tak jest w Niemczech, tak jest w Wielkiej Brytanii, tak jest gdzieś tam na zachodzie. No odnośnie tych podatków, mówiliśmy często przecież o kwocie wolnej od podatku, to jakoś tutaj nie bardzo dążą do tego wzorca europejskiego. Dlaczego tak zależy rządzącym, czy dlaczego w Polsce nie ma różnicy w opodatkowaniu osób biednych i tych bogatych? No tutaj nie mówimy o jakichś wielce bogatych, tak? No bo tutaj mamy 167 średniej płacy, no to nie są jacyś milionerzy, tak? To jest oczywiste. Polska nie jest państwem narodu polskiego. Polska jest państwem nomenklatury. Państwem, to jest Republika Bananowa, czy tam katokomunistyczna. Nie? I teraz chodzi o to, żeby zaiwaniał ten, który jest najbiedniejszy. Chłop, robol, tak oni nazywają nas, tych zwykłych Polaków, którzy nie są w tych kamarylach rządowych, w radach nadzorczych i tak dalej, i tak dalej. I na tych się da najłatwiej zarobić. Najwięcej pieniędzy da się ściągnąć od biednych, nie od bogatych.
Bo jeśli tylko ktoś jest już troszkę bogatszy, to już kombinuje, jak nie zapłacić wysokich podatków. I tutaj jest przeróżna, że tak powiem, cała gama możliwości. Pamiętacie państwo takiego uczciwego, bo to rzadkość, ale uczciwego polskiego biznesmena najwyższej klasy, najwyższej półki, taki, który no, w latach 90. należał do topu. Roman Kluska. Jeszcze niewielu go pamięta. Jego zniszczyła już ta, powiedzmy, służby specjalne trzeciej RP, czyli te, z których Kaczyński dzisiaj korzysta do sprawowania swojej władzy i dominacji nad narodem polskim. To te służby zniszczyły Romana Kluskę. Przyszedł szantaż, albo będziesz wpłacał na te tajne służby, albo cię zniszczymy. Nie wpłacił, go zniszczyli legalnie. Za pomocą prokuratury, za pomocą sądu zniszczyli. Nawet wojska, można powiedzieć, bo przecież zarekwirowali mu samochody na rzecz obronności państwa, limuzyny tam firmowe i różne takie. Także było to w majestacie, można powiedzieć, lewa czy prawa komunistycznego, tego katokomunistycznego państwa, zniszczenie jednego z czołowych polskich przedsiębiorców. Notabene to bardzo taki oddany katolik, tam duże pieniądze też na te łagiewniki dawał i tak dalej. Także człowiek i uczciwy, i religijny. Wydawało się, że w tej nowej katolicko-komunistycznej Polsce no, powinno mu się dobrze żyć. Szczególnie, że miał świetny pomysł, branża komputerowa i tak dalej. Rozwijało to się jak grzyby po deszczu, mu to tam rosły te i zamówienia, i obroty, i wszystko, nie? Został wykończony za pomocą prokuratury i sądu w ciągu paru dni. Zmuszono go do sprzedaży udziału w firmie i on miał problem. Wiecie, jaki miał problem? Roman Kluska, kiedy sprzedał swoją firmę? Zapłacić podatek. Chciał zapłacić podatek. A nie musiał. Nie musiał i nie mógł. On wynajął sztab prawników, żeby opracowali sposób, w jaki on mógłby od tej transakcji... To tam chodziło o jakieś 22 miliony, pamiętam, tak, złotych, jakoś dużą tak kwotę. Można żeby to sprawdzić. On mógł zapłacić podatek, bo jego moralne poczucie, że się tak dorobił, no powinien zapłacić podatek. On tak uważał i wynajął na swój koszt prawników, żeby obmyślili sposób, jak od tej wielkiej fortuny zapłacić podatek. Czyli widać, ten system katolicko-komunistyczny tej Republiki Bananowej został tak zaprojektowany, żeby ludzie bogaci mogli uciec, a bogaci to są zwykle komuniści lub ich koledzy. Komuniści lub ich koledzy. Jarosław Kaczyński, pamiętajcie, skąd mamy fortunę. Od generała Kiszczaka, srebrna. Nie? I tam ten ekspres wieczorny czy coś, to dostał od Kiszczaka. No i stąd w ogóle funkcjonowali przez tyle lat finansowo. Nie? Czyli zobaczcie, w Polsce bogaci ludzie w iluś tam, powiedzmy, 80 czy 90%, mówię o tym topie bogatych, nie takich tam, który ma dwa samochody, bo to jeszcze niekoniecznie jest bogaty, nie? Ale tym topie biznesmenów, to oni są w jakiś sposób, to tak zwany biznesmeni nomenklaturowi, w jakiś sposób związani z aparatem władzy komunistycznej, a później SLD-owskiej, platformerskiej, PSL-owskiej, czy dzisiaj PiS-owskiej. I dla nich niepotrzebne są wysokie podatki. Dla nich trzeba ulgi, dla nich trzeba zwolnienia, dla nich trzeba dotacje. Przypomnijcie sobie Szumowskiego, jak rozdawał i komu dotacje. A profesorowi Rejdakowi akurat nie chciał dać na badania, które mogłyby dzisiaj jasno powiedzieć, czy ten lek działa, czy nie działa. Czy działa, czy nie właśnie działa. Tu nie było, a zobaczcie, a dla brata, a braciszek to już całkiem inna sprawa. Nie. I dlatego to Morawiecki zresztą powiedział, jak się trochę napił. Polacy mają zapieprzać za miskę ryżu. A my za pomocą telewizji będziemy obniżać ich oczekiwania. Będziemy im mówić, żeby zaciskali pasa. A my będziemy polewać się szampanem, no nie wiem, czy w Zakopanem, ale u Sowy na przykład. To jest plan PiSu na Polskę. Przejdźmy teraz, porozmawiajmy o tym, co się dzieje za oceanem.
Tam mieliśmy wiadomość z Pensylwanii, że sędzia na razie zablokował certyfikację wyborów. Jutro ma się odbywać rozprawa, ale mamy ciekawą informację, o tym pisze Wirtualna Polska, że być może wybuchnie wojna USA z Iranem. Oni twierdzą, że Trump może jeszcze wydać rozkaz ataku przed tą, jeśli się wydarzy, zmianą prezydentury. Podobno izraelskie siły obronne przygotowują się właśnie na możliwość uderzenia wojsk amerykańskich na Iran. Według doniesień pojawiających się w mediach, atak militarny ma rozważać prezydent Donald Trump. O tym pisze mówi Fox News, bazując na informacjach serwisa Axios. O tym też wcześniej pisał New York Times. Mówił, że wciąż urzędujący prezydent zwrócił się do swoich głównych doradców z prośbą o przedstawienie mu opcji ataku na główną irańską placówkę nuklearną. Także tą informację przekazała agencja Reutera. No, New York Times, Fox News, mówiliśmy, to nie są stacje sprzyjające Donaldowi Trumpowi. Czy dzisiaj, tak. Tak, czy to jest tak, że nie wiem, chcą przedstawić go jako teraz czarnego luda, czy rzeczywiście Donald Trump chce jeszcze załatwić Iran przed tym, jak przestanie być może być prezydentem? No oczywiście nie wiemy. No, jedyna pewna informacja z tego wszystkiego to jest postawienie w stan gotowości i mobilizacja izraelskich sił obronnych. To jest jedyny konkret. Reszta to być może są fake newsy, być może próba. Ale jeśli Żydzi zrobili ten ruch, no to coś jest na rzeczy. To coś jest na rzeczy. I ja mówiłem, pamiętajcie Państwo, że dzisiaj prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump. I jeszcze to parę tygodni pozostanie ten fakt. Nie? Będzie, ta rzeczywistość będzie funkcjonowała. I Trump jeszcze może coś wywinąć. Nie? Dałby Bóg, żeby dokonał jakiegoś mądrego ruchu. Nie? Ta kaczka, czy prawda, nie wiemy, ale ten ruch na zaatakowanie tych atomowych instalacji, gdzie próbują broń nuklearną budować ci islamiści pokroju perskiego, czyli Iran, jest jedną z opcji. I oczywiście widzimy, że to jest atak na Rosję, atak na komunistyczne Chiny, bo Iran jest w bliskich relacjach z tymi dwoma państwami. Także ma to pewne prawdopodobieństwo, choć na razie bym to gdzieś do takich szuflady niesprawdzone informacje. Stąd nie budowałbym na tym na razie zbyt wiele, ale myślę, że Trump jest tak niezwykłym człowiekiem, jeśli chodzi o przeróżne takie zwroty akcji, że on może jeszcze coś tego rodzaju wywinąć, żeby uniemożliwić ekipie komunistycznej zniszczenie Stanów Zjednoczonych. Że długo będą musieli odkręcać to, co on teraz nakręci. Ciekawostka, że Xi Jinping wczoraj pogratulował oficjalnie Bidenowi. Także to oznacza, że te knowania chińskie osiągnęły sukces i Chińczycy coś wiedzą, czego my jeszcze nie wiemy. Przechodzimy do waszych pytań. Tadeusz Marszałek, dochodzę do wniosku po wypowiedzi sprzed 2 dni dzisiejszej, że poseł Kołakowski jest na tyle zdeterminowany i konsekwentny, że się nie ugnie i pozostanie przy swoich przekonaniach. No tak jak powiedziałem, przynajmniej tego nie można posłowi Kołakowskiemu odmówić, że dotrzymał słowa. Co prawda były jakieś zwroty akcji, raz tam miał odchodzić, nie odchodzić, ale ostatecznie jednak odszedł i to pokazuje, że nie rzuca słów na wiatr. Co z tego dalej wyjdzie, to zobaczymy. Będziemy, można powiedzieć, życzliwie obserwować dalsze losy posła Kołakowskiego. Będziemy was informować. Widzicie, że poseł Kołakowski chętnie udziela wywiadów naszej telewizji, czyli jeśli coś będzie się działo, jeśli te jego rozmowy, tak jak mówi, z 10 innymi posłami dałyby jakiś rezultat, to będziemy starać się o tym was na bieżąco i z źródła bezpośredniego informować. Alex Ol, pamiętajcie, nigdy nie udzielajcie poparcia żadnemu politykowi w Polsce, czy to z prawej strony, czy z tak zwanego centrum. Zawsze zdradzą jak rasowe komuchy, przykład Macierewicz, Ardanowski, bo to są koryciarze. No tak, ale jest jeszcze drugie takie przysłowie. Na bezrybiu i rak ryba.
No oczywiście przy dotychczasowych wyborach mówiliśmy, nie ma na kogo głosować, nie? I rozwijaliśmy głównie działalność informacyjną, telewizyjną, także tę duchową, o których nie zapominamy. Dzisiaj święto dziękczynienia chyba. W Stanach bardzo ważne święto. Będziemy mieć dzisiaj o 18:00 bardzo ciekawego gościa. Przedstawicielkę Polonii amerykańskiej, właśnie działającej na rzecz właśnie Trumpa, a nie tak ogólnie. I będzie też o święcie dziękczynienia. To jest niezwykłe święto, gdzie Amerykanie podsumowują rok i myślą, za co byśmy mogli podziękować Bogu w tym roku. No, będzie ciężko, bo to był ciężki rok dla Ameryki, jeszcze się nie skończył. No, ale mniej więcej licząc święto dziękczynienia do święta dziękczynienia, no, to na pewno nie jest rok, gdzie Stany Zjednoczone osiągnęły sukcesy. Tak jak mówił ten wredny komuch zwany naukowcem, możecie podawać, naprawdę jest na Twitterze oddzielny wycinek, także na Facebooku. Jest też artykuł z notką. Tak, jak ten wredny komuch obelżywie kpi z naszych zabitych i mówi, dla nas, to przecież u nas ludzie i mnoha. Co tam parę tysięcy, chociaż w rzeczywistości tam może i milion, ale dla nas to nie ma żadnego znaczenia. Ale zobaczcie, jak umierają w Europie, jak umierają. My wymazujemy, on się chwali, rży przy tym, wymazujemy z mapy świata Stany Zjednoczone. To jest prawdziwy cel chińskiego ataku biologicznego wirusem COVID. Także to macie dowód. To już nie my to mówimy, chociaż myśmy to cały czas mówili pół roku temu. To macie dowód teraz bezpośrednio z tego od komunisty chińskiego, który się do tego przyznaje. Widać, że rzeczywiście oni już świętują przegraną Trumpa, ale ja bym tam jeszcze tak, że tak powiem, ten się śmieje, kto się śmieje, ostatni zdaje się jakoś tak jest. Także oczywiście nie mamy żadnych tam wielkich złudzeń co do obecnej elity politycznej, no ale na tym bezrybiu. Staramy się wspierać tych, którzy przynajmniej zdradzają jakieś objawy zdrowia moralnego i chcą iść w górę. Nie? To tak im pomagamy. No nie przeszkadzamy, tylko pomagamy. Ale nie, żebyśmy wiązali jakieś, wiecie, nadzieje, czy że ten tam zbawi Polskę, czy nie. Z tego to już mi się wyleczyli dość dawno. Też w temacie pana Ardanowskiego, Tadeusz Marszałek, powtarzam, być może minister Ardanowski obrał inną drogę od wewnątrz obrony polskiego rolnictwa przed niemiecką piątką Kaczyńskiego, ale czy okaże się słuszna i skuteczna, zobaczymy, mam pewne wątpliwości. Powinien zostać przywrócony na fotel ministra rolnictwa. Wtedy bym uwierzył w tę strategię. Na razie to jakoś mnie to nie przekonuje. Surf Sajkos, za 3 lata i tak PiS wygra wybory, niestety nie ma żadnej alternatywy. Proszę wziąć też pod uwagę, że za 3 lata może nie być wyborów. Anita Mroczkowska, ma pan rację, panie pastorze. Ja też wierzyłam, że nastąpi rozliczenie. Mowa chyba o PiSie, no, jak szedł do władzy poprzedników. Pozdrawiam. No tak, tylko teraz musimy, że tak powiem, nazwać rzeczywistość po imieniu, czyli spojrzeć bez już takich życzeń i jakichś zaklęć na rzeczywistość i pomyśleć, co robić dalej. Nie? Oczywiście ja mówię, czas świąt się zbliża, no to narodowe czytanie Biblii. Jak nie wiadomo, co zrobić, no to otwórz Biblię. Tak bym powiedział, no troszeczkę parafrazując Pattona, generała Pattona, bo on powiedział, jak nie wiesz, co zrobić na polu bitwy, to atakuj. My możemy, że tak powiem, przenieść się w obszar walki duchowej. Nie wiesz, co zrobić? Weź Biblię. Jest dobry czas. Już Amerykanie świętują święto dziękczynienia. Ono jest jak gdyby wstępem już też i do tych świąt, które niebawem w Polsce są jako najważniejsze prawdopodobnie uznane, choć zwolennicy Wielkiej Nocy mogą zaprotestować. Może to jest dobry czas, żeby pierwszy raz w życiu wziąć Biblię, ale nie tak, żeby tam, wiecie, na Wigilię fragment Ewangelii Łukasza przeczytać, ale wziąć Biblię z modlitwą. Boże, jeśli jest coś ciekawego w tej księdze, to niech moje oczy i mój rozum wreszcie to zobaczą. Spróbuj się tak pomodlić do Boga, a potem otwórz tę księgę.
Jacek Bogacz, a nie mówiłem, że tak będzie. Ardanowski podtulił ogon. Najpierw powiedział, że Kaczor neomarksista, a później wyraził dla niego współczucie, jaki on biedny, poniewierany i został w PiSie. No, powiedziałem, wielkie rozczarowanie, zmarnowana szansa, ale przynajmniej poseł Kołakowski no, zachował się tak, jak powiedział. Także no, nie przegraliśmy do zera tego meczu. Z nowych rzeczy Widź Pod Prąd pojawiła się nowa funkcja na YouTubie. To mówię dla tych widzów, którzy nie oglądacie naszych programów na żywo, tylko po jakimś czasie. Jeżeli nie macie czasu oglądać całości programu, to ten przedział czasowy, oś czasu na YouTubie została teraz przez nas podzielona na takie przedziały czasowe opisane tematycznie. Także jeśli nie macie czasu oglądać cały program, możecie sobie wybrać temat, który was interesuje. Także to dla tych wszystkich, jeszcze raz mówię, którzy oglądają nasz program po czasie. Powiedz też, czy wiemy coś nowego o gitarach? Jutro będziemy mieć porównanie miesiąc do miesiąca, bo Michał Fałek co kilka dni robił takie zestawienie porównawcze. Jutro na wieczór będę znał te dane, jak to się ma miesiąc do miesiąca. Na dzisiaj mamy tam gdzieś 700 gitar, bo to jest ciągle płynne, no gdzieś koło 13 czy 12 brakowało chyba tam 6 do 700. Myślę, że teraz już jest, biorąc pod uwagę tempo napływania waszej pomocy. No, jesteśmy, jak widzicie, że tak powiem, antysystemowi na całej linii. Będą nas zwalczać z każdej strony, kościelnej, politycznej, państwowej, jaką tam sobie by nie wyobrazić, zawsze będą kłody pod nogi. Ale my umówiliśmy się najpierw z Bogiem, potem z wami na mówienie prawdy, niezależnie jaki będzie to miało koszt dla nas. Od was oczekujemy po pierwsze oglądania, po drugie od wierzących modlitwy, wspierania nas na różne sposoby, czyli lajkowania. O, możecie dzisiaj dać jakiś tam, tak? To kciuki się daje na tak. YouTubie. Możecie oczywiście rozesłać link naszym znajomym, swoim znajomym. Możecie nas zaobserwować, znaczy zasubskrybować na YouTubie. To tam też dość dobrze rośnie. Możecie nas obserwować na Twitterze, na Facebooku. I oczywiście możecie dołączyć do tej akcji 1000 gitar nam gra. To taka stara piosenka z lat mojej młodości. Najpierw 1000, tam potem trochę więcej. Już prawie 2 lata. To jest ewenement na polskim, można powiedzieć, w polskiej historii, że to tylko pozytywiści z końca XIX wieku mają za sobą takie dokonania. No i może Wielkopolanie, przygotowując się długo do swojego powstania, jedynego praktycznie z pełnym sukcesem w historii tych powstań pod zaborami, my robimy pracę organiczną, pracę od podstaw, czyli chcemy uświadamiać Polaków, chcemy organizować Polaków i chcemy, by te nasze działania nie miały znamiona zrywu chwilowego, ale żeby prowadziły do jasnego celu, do wolnej Polski, zbudowanej na fundamencie słowa Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz nas wesprzeć, nie chodzi o żadne wielkie kwoty, chociaż wielkie kwoty też wpływają, ale ważne jest, że nas popierasz, że to jest człowiek, który wysyła 5, 10, 20 czy 50 złotych. Ja rzadko mówię o tych pieniądzach, nie lubię tego. Zakładam, że jak to się mówi, mądrej głowie dość dwie słowie, ale no wszyscy mi tu mówią, nie, to trzeba często mówić, codziennie, no to tak gdzieś jakiś kompromis tutaj co kilka dni przypominam. Znowu jest końcówka miesiąca, znowu będzie finisz, no bo jeszcze 300 gitar to jest dużo. Brakuje, ale liczę, że ci, którzy mnie słuchają, rozumieją, o co chodzi, że to jest bój o wolną Polskę. Wielu z was pisze nam, to są najlepiej zainwestowane pieniądze, jeśli chodzi o Polskę dzisiaj. Z ogłoszeń zapraszamy was do przyłączenia się do akcji. Dziękujemy medykom, w której wyrażamy uznanie za walkę z pandemią chińskiego wirusa, naszej służbie zdrowia. Możecie nas wesprzeć, wesprzeć medyków przede wszystkim, rzucić swoje zdjęcie z hashtagiem hashtag dziękuję, dziękujemy medykom, prześlij je na adres kontakt@idzpodprąd.pl. Link do klipu tu, naszego. Przepraszam, tu widzę bardzo fajne zdjęcie z Olsztyna, zbiorowe, także pozdrawiamy Olsztyn i naszych widzów. Link do klipu promującego naszą akcję znajdziecie na czacie
i w opisie filmu. Mamy też jeszcze jedno ogłoszenie, troszkę dłuższe, ale z nowej akcji, nie naszej. Rusza akcja pomocy dla polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. W nadchodzącym czasie świątecznym ze względu na pandemię większość z bohaterów po raz pierwszy od II wojny tę chwilę spędzi samotnie. Cytat: teraz jest czas, by w trudnych dla sprawiedliwych chwilach przyjść im z pomocą. Apeluje ocalały z Holokaustu Edward Mosberg, zachęcając do wsparcia akcji przygotowania świątecznych paczek dla sprawiedliwych. Przyłączyć się do akcji można, kontaktując się z fundacją From the Devs, która planuje z okazji świąt podarować sprawiedliwym prezenty. Z fundacją można skontaktować się poprzez e-mail jd@fromthedevs.org lub za pośrednictwem Twittera czy Facebooka. Polecamy Wam także artykuł na portalu idźpodprąd.pl o Lechu Kołakowskim z ramówki na dzisiaj o 18:00. Idź pod prąd, dogrywka, tak jak już mówiłeś, pani Ewa Neterowicz, Polacy dla Trumpa, o oszustwach wyborczych i o święcie dzisiejszym dziękczynienia. O 19:00 serwis informacyjny Idź pod prąd, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czy coś chcesz na koniec jeszcze dodać? Tak, no bardzo, jakby to powiedzieć, zazdroszczę, to może złe słowo, ale no głupio mi, że to nie myśmy wymyślili tę akcję, nie? Że to fundacja pana Danielsa upomniała się i w ten sposób chce już tych nielicznych, bo ich zostało naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo niewielu, że chce w ten sposób uhonorować ich paczką świąteczną, także jak najbardziej wspieramy tę akcję. Jutro zapowiadam też niespodziankę, jeśli chodzi o dalsze informowanie Was o celach, o rozwoju, o możliwości włączenia się do tej akcji. Jeśli będziecie wspierali tę akcję, możecie też dopisać pozdrowienia od widzów czy od telewizji Idź pod prąd. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy hierarchia katolicka wierzy w Boga, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Bardzo ciekawe wydarzenia z 1715 roku. To już za chwilę. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia o 18:00. Polacy coraz bardziej oburzeni są tym, co dochodzi do nas z Watykanu, albo co dochodzi do nas tu z Polski, z Krakowa bądź z Warszawy. Sensacją są filmy pokazujące prawdę, straszną prawdę o kardynale Dziwiszu, ale jeszcze straszniejsza jest obrona czy usprawiedliwienie, chociaż świadków i świadectw jego przeróżnych obrzydliwości jest co niemiara. I na kanwie tych rewelacji chciałem postawić pytanie. Najpierw mi w głowie się pojawiło, pamiętacie takie polskie zawołanie kiedyś? Czy ty się Boga nie boisz? Jeśli ktoś przekraczał w sposób ostentacyjny i uporczywy pewne normy moralne, to inni stwierdzali, on chyba nie wierzy w Boga, w tym sensie nie boi się Boga, nie uznaje Go. A teraz zadajcie to samo pytanie w odniesieniu do hierarchów katolickich, takich jak Dziwisz, przecież on był papieżem, można powiedzieć, przez wiele lat, a do dzisiaj jeszcze wiele sznurków jest w jego rękach i wiele strasznych tajemnic. I tych wszystkich hierarchów, biskupów, którzy go popierają. Czy oni się Boga nie boją? Zobaczcie świadectwo Pisma Świętego, to jest Księga Przypowieści Salomona, 8 rozdział, werset 13. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Zróbcie teraz swoim hierarchom, drodzy katolicy, ten test. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzieć buty, nienawidzieć pychy, nienawidzieć złych postępów i kłamliwej, przewrotnej mowy. Dwudziestego szóstego listopada 1715 roku w Tarnogrodzie została zawiązana konfederacja skupiająca szlachtę dążącą do usunięcia z Polski wojsk saskich.
Wojska te sprowadził król August II Mocny, nakazując Polakom utrzymanie ich. W tym czasie panował głód i szalała epidemia dżumy, także utrzymanie 26 tysięcy żołnierzy było trudne. Szlachta uznała to też za nałożenie przez władcę nowych podatków bez jej zgody. Konfederacja utworzyła własne siły zbrojne, liczące ponad 30 tysięcy regularnego wojska oraz kilkadziesiąt tysięcy pospolitego ruszenia. Walki między Sasami a Konfederatami miały charakter podjazdowy. Doszło jednak do kilku dużych bitew. W bitwie pod Kowalewem wojska konfederackie przeprowadziły ostatnią szarżę husarską w historii tej formacji. Miała ona miejsce 5 października 1716 roku. Ostatecznie doszło do negocjacji pomiędzy Konfederacją a królem Augustem II, w których ustalono, że wojska saskie zostaną z Rzeczpospolitej wycofane. Król też zagwarantował, że jego urzędnicy nie będą ingerować w sprawy wewnętrzne Rzeczpospolitej. Uzgodniono też, że Armia Rzeczpospolitej będzie liczyć 24 tysiące żołnierzy, 18 tysięcy w Koronie, a 6 tysięcy na Litwie. Było to bardzo niewiele w porównaniu z armiami państw sąsiednich. W negocjacjach między królem a Konfederacją pośredniczyła dyplomacja rosyjska. Z prośbą o mediację zwrócili się do cara Piotra I Konfederacji. Przyczyniło się to bardzo do wzmocnienia wpływów rosyjskich na terenie Rzeczpospolitej.